Witam Państwa w kolejnym odcinku z cyklu Tips and Tricks AutoCAD. Dzisiaj porozmawiamy sobie o funkcji lustro, a tak naprawdę o różnych możliwościach kopiowania elementów, które zawierają w sobie pewnego rodzaju wypełnienie, np. kreskowanie, oraz lustrzane odbicia opisów. Mam tutaj przygotowany pewien przykładowy układ. W tym wypadku jest to pewnego rodzaju przekrój, który dodatkowo jest opisany w postaci um, takiego tytułu: lokalizacja słupów względem osi, i chciałbym zrobić lustrzane odbicie tego właśnie układu. A zatem, żeby tego dokonać, po pierwsze, zaznaczę, interesujący mnie obiekt i skorzystam z opcji znajdującej się w zakładce narzędzia główne w palecie zmień, mianowicie opcji "Lustro". O no, domyślną jakąś oś odbicia ustale nie ma to znaczenia w tym momencie, jaka to będzie oś odbicia. I odbijam sobie względem tej osi, Pojawia mi się drugi układ, lustrzane odbicie tego pierwszego, z tym, że tak jak Państwo widzi widzą, kreskowanie oraz wszelkiego rodzaju opisy zostały niezmienione to znaczy one tak naprawdę nie uległy lustrzanemu odbiciu, a pozostały yy, nieodbite, gotowe do odczytania w takiej samej formie. Co jeśli jednak chciałbym, aby również kreskowanie i napis zostały e, poddane lustrzanemu odbiciu? Jest na to pewien sposób, musimy wprowadzić, zmienić wartości dwóch zmiennych systemowych. Pierwsza z nich to mirText. Wpisuję zatem mirText i wybierając tę zmienną. Mam domyślnie ustawioną wartość 0. Jeśli zmienię ją na wartość 1, to proszę zobaczyć, co się stanie. Zaznaczam jeszcze raz cały interesujący mnie układ. Korzystam po raz kolejny z, z możliwości opcji lustro. I po odbiciu mojego układu, lustrzanemu odbiciu ulegają również wszelkiego rodzaju opisy, a zatem. Po uzyskaniu lustrzanego odbicia mam również lustrzane odbicie opisów. No i ostatnio yy, chciałbym, niemniej jednak cały czas pozostało bez zmian, kreskowanie, które jest w tym układzie, niezmienione. Chciałbym, żeby ono również uległo odbiciu, a zatem muszę wprowadzić drugą zmienną systemową, mianowicie zmienną o nazwie mir-hatch, Która też domyślnie ma wartość 0, zmieniając jej wartość na 1, zatwierdz zatwierdzając enterem, przy odbiciu e, mojego układu otrzymam kreskowanie również w lustrzanym odbiciu. Jest to nadal kąt 45 stopni, niemniej, Zwrot tego kąta jest już w drugą stronę. I tak w łatwy sposób można uzyskać lustrzane odbicie zarówno opisów, jak i zastosowanego kreskowania. To wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Dziękuję za uwagę. I zachęcam do oglądania kolejnych odcinków pojawiających się na CAD portalu i w sklepie internetowym www.aspero.pl. Do usłyszenia.